Wielu poszkodowanych umiera przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. Dlatego też, gdy znajdziemy się w sytuacji wymagającej udzielenia pomocy, nie wolno nam zwlekać. Często nie godziny, lecz minuty decydują o ludzkim życiu. Pierwsza pomoc w nagłym zatrzymaniu krążenia nie ma zastąpić pomocy medycznej. Mają tylko wyprzedzić i umożliwić dożycie osobie poszkodowanej do czasu przyjazdu pomocy kwalifikowanej. Od zatrzymania pracy serca i oddechu do chwili podjęcia czynności ratowniczych nie może upłynąć więcej niż 5 minut. Później niemal zawsze dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Systemy pomocy doraźnej zwykle nie są w stanie zapewnić wykonania wczesnej defibrylacji, dlatego promowana jest idea wykonywania defibrylacji za pomocą zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych przez świadków zdarzenia. Z każdą minutą, która upływa od nagłego zatrzymania krążenia do defibrylacji, szansa przeżycia chorego zmniejsza się aż o 10%. Nieprzytomny nie oddycha, wezwij pomoc. Aby wezwać pomoc, można oczywiście skorzystać z telefonu komórkowego i numeru 112. Warto jednak posłużyć się specjalnym, umieszczonym na końcu każdego peronu metra, żółtym telefonem alarmowym, umożliwiającym bezpośrednie połączenie ze służbami ratowniczymi za pomocą znajdujących się po prawej stronie klawiatury numerycznej przycisków alarmowych A, B i C. O szczegółach takich połączeń informują specjalne tabliczki umieszczone powyżej żółtego aparatu. 325, zgłoszenie z żółtego telefonu, zasłabnięcie mężczyzny na peronie w kierunku Młocin. Przyjmujemy, udajemy się. W przypadku zasłabnięcia na stacji metra osoby udzielające pomocy zawsze mogą liczyć na wsparcie policjantów, którzy systematycznie doskonalą swoje umiejętności z zakresu użycia defibrylatora na warsztatach z pierwszej pomocy. W oczekiwaniu na defibrylator prowadzimy resuscytację krążeniowo-oddechową. W 2007 roku na stacjach metra warszawskiego umieszczono pierwszych 8 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, w skrócie AED. Obecnie jest ich już 25 na 21 czynnych stacjach metra. Defibrylatory umieszczone są na ścianach peronu w specjalnych przezroczystych kontenerach, których otwarcie powoduje włączenie alarmu dźwiękowego oraz przesłanie sygnału do dyżurnych i służby ochrony metra. Ratownik w trosce o własne bezpieczeństwo zakłada rękawiczki, a w czasie wymykiwania powietrza używa maseczki. Zgodnie z obowiązującym algorytmem, cykl resuscytacji dorosłego to 30 uciśnięć mostka i 2 oddechy ratunkowe. W miarę możliwości stabilizujemy odcinek szyjny kręgosłupa i dbamy o drożność dróg oddechowych poszkodowanego. Zacznij pomoc. Zdejmij odzież z klatki piersiowej pacjenta. Pociągnij czerwony uchwyt, aby otworzyć pojemnik. Odkryj każdą łyżkę elektrody od niebieskiego plastyku i przyłóż łyżki elektrod do odsłoniętej klatki piersiowej pacjenta, jak wskazuje ilustracja.
Nie dotykaj pacjenta. Ocena rytmu serca. Poczekaj. Przygotowanie do wyładowania. Wszyscy odsunąć się. Naciśnij migający przycisk. Wyładowanie nastąpiło. Nie dotykaj pacjenta. Ocena rytmu serca. Wyładowanie niezalecane. Sprawdź, czy są oznaki krążenia. Pamiętaj, kiedy w Twojej obecności ktoś straci nagle przytomność, oceń, czy możesz do niego bezpiecznie podejść. Załóż rękawiczki, najlepiej lateksowe. Oceń stan przytomności, zadając poszkodowanemu głośne pytania i delikatnie nim potrząsając. Jeśli nie reaguje, zajrzyj do jamy ustnej i usuń ewentualne ciała obce. Delikatnie odchyl głowę poszkodowanego do tyłu, drażniając drogi oddechowe. Przez 10 sekund sprawdzaj, czy wyczujesz oddech. Jeżeli stwierdzisz brak oddechu, natychmiast wezwij pomoc. Przystąp do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jeżeli w miejscu, w którym się znajdujesz, dostępny jest defibrylator AED, poproś świadków o jego przyniesienie. Nigdy nie zostawiaj poszkodowanego bez opieki. W oczekiwaniu na AED wykonaj resuscytację w cyklach 30 uciśnięć, 2 oddechy. Nie przerywaj resuscytacji do czasu uruchomienia defibrylatora. Ściśle stosuj się do poleceń AED.